zaczął padać deszcz, to ożywcie wasze serca wdzięcznością, że Pan Bóg wysłuchał naszych próśb, bo ziemia zeschła i łaknąca wody jest naszym pierwszorzędnym zmartwieniem nas, ludzi tej ziemi. Ludzi, którzy chcemy, aby nie brakło żywności, którą tworzymy w hodowlach, w uprawach, w ogrodach, w sadach, stawach, także w tym jeziorze. I także ta płaszczyzna naszej troski jest dzisiaj przed Boga zanoszona. Ojciec Gwardian powiedział o zaufaniu, jakie ludzie mają do strażaków, większe niż do kapłanów. A gdy ksiądz kapelan podejmuje służbę jako strażak, to do niego mają podwójne zaufanie. Ktoś powie, że pogoda nie sprzyja, a ja powiem, że wręcz przeciwnie. Bogu dziękować, tak jak ksiądz kapelan Jerzy Piasecki powiedział, Bogu dziękować, że mamy deszcz, bo bardziej ziemia deszczu potrzebuje niż my ładnej pogody do świętowania. Nim przejdę do moich osobistych życzeń, pozwólcie, że odczytam życzenia, które na ręce naszej braci strażackiej przesłał wojewoda wielkopolski, pan Zbigniew Hoffman. Z okazji powiatowych obchodów Dnia Strażaka proszę przyjąć najlepsze życzenia i serdeczne gratulacje. Dzień Strażaka to święto odwagi i bohaterstwa ratowników, którzy o każdej porze gotowi są do niesienia pomocy, często narażając własne zdrowie i życie. Strażacka wrażliwość na ludzką krzywdę i bezinteresowną ofiarność są przedmiotem podziwu mieszkańców. Dobrym przykładem dla kolegów i zachętą dla młodych ludzi, aby wstępowali w szeregi straży pożarnej. Na wyjątkowe podkreślenie i uznanie zasługuje fakt, że służba w straży to powołanie przekazywane w rodzinach z pokolenia na pokolenie już od stuleci. Składam gratulacje i życzenia wszystkim osobom, które swoje życie związały z zastępami Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Jestem przekonany, że strażacy zawsze spotykać się będą z zasłużonym szacunkiem społecznym. Dziękuję za zaangażowanie w pełnieniu obowiązków. Życzę bezpiecznych powrotów z akcji ratowniczych oraz niesłabnącej wiary w głęboki sens strażackiej służby. Z podpisem, z wyrazami szacunku wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffman. Drodzy zebrani, jesteśmy dzisiaj tutaj w miejscu wyjątkowym i wyjątkowej intencji. Miejsce wyjątkowe, ponieważ jesteśmy w klasztorze ojców Paulinów. W klasztorze, jak mieliście okazję zobaczyć, wyjątkowo pięknie położonym. Klasztorze, w którym jest niezwykły obraz Matki Boskiej Zwycięskiej, który to prowadził naszego króla Władysława Jagiełłę do zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem. Ale spotkaliśmy się tutaj też w wyjątkowej intencji. W intencji wszystkich strażaków z ziemi kolskiej. A są to ludzie niezwykli. Są to ludzie szlachetni i z wielkim sercem. Szanowni Państwo, bez względu na to, z jakich środowisk pochodzą i jakie mają poglądy, tak naprawdę wszystkich tych druhów, tych strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnych łączy jedna idea. Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Ideę, którą wyszyli na tych pięknych sztandarach, które mieliśmy okazję zobaczyć podczas mszy świętej, a które tak godnie i pięknie prezentują dzisiaj tutaj przed nami. Bo to właśnie jest taka służba, takie środowisko. Drodzy druhowie, drodzy funkcjonariusze, w imieniu Zarządu Oddziału Powiatowego chciałbym wam bardzo podziękować za trud i poświęcenie w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ale i w tych działaniach na rzecz lokalnej społeczności. Nasz powiat jest bogaty w ruch ochotniczy. Na naszym terenie działa 95 jednostek, które w swych szeregach liczą ponad 3000 druhów. Z czego 30 jednostek posiada zdolność do prowadzenia działań ratowniczych co najmniej na poziomie podstawowym. Filarem tego systemu ochrony przeciwpożarowej jest
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. Jest to rozwiązanie systemowe, z którego my jako Polska jesteśmy bardzo dumni, a którego zazdroszczą nam również inne państwa. Na terenie naszego powiatu ten system stanowi jednostka ratowniczo-gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Kole, a także 13 jednostek ochotniczych Straży Pożarnej. 13 jednostkę, tą miejscową jednostkę OSP Brdów, włączyliśmy w roku 2018 do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, czego jeszcze raz druhnom i druhom tej jednostki bardzo serdecznie gratuluję. Dziękuję determinacji i dążenia do osiągnięcia tego wysokiego poziomu wyszkolenia i usprzętowienia, tak abyście mogli zostać włączeni właśnie do tego systemu. W trakcie jest rozpatrywany wniosek o włączenie 14 jednostki do Krajowego Systemu z terenu naszego powiatu. Mam nadzieję, że ten rok będzie rokiem, kiedy ta jednostka zasili Krajowy System Powiatu Kolskiego. Szanowni Państwo, ogromnie dumny jestem z tego, że Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy cały czas się rozwija na terenie naszego powiatu, cały czas jest modernizowany, ponieważ od tego zależy poziom bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu. Dążymy do tego, aby pomoc potrzebującym dotarła w jak najkrótszym czasie, pomoc jak najwyższym poziomie. Szanowni Państwo, 2018 rok to rekordowa liczba zdarzeń, ponad 1255 tych zdarzeń nam przybywa. Tych zdarzeń nam cały czas przybywa. Zdarzenia, z którymi mamy do czynienia, wymagają od nas podejmowania coraz bardziej specjalistycznych działań ratowniczych. Dlatego zawsze powtarzałem, powtarzać będę, że dzisiaj Państwowa Straż Pożarna tak naprawdę pożarną jest z nazwy, ponieważ prowadzimy szereg działań ratowniczych, takich jak ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne, wysokościowe, wodne, poszukiwawczo-ratownicze, czy też medyczne w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Statystyki, Szanowni Państwo, usłyszałem to na wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka. Znałem te statystyki wcześniej, natomiast potwierdzają one to, że tylko 1/3 liczby wszystkich zdarzeń, w których biorą udział jednostki ochrony przeciwpożarowej, związana jest z gaszeniem pożaru. A i te pożary są pożarami małymi. Wskazuje to z jednej strony na to, że system prewencji, zarówno tej prewencji społecznej, jak i technicznej w naszej służbie funkcjonuje właściwie, że czas reakcji na zagrożenie jest krótki, ale też wskazuje na jedną bardzo ważną i istotną rzecz. Otóż rośnie nam sukcesywnie liczba zdarzeń cywilizacyjnych i tych, które związane są z siłami natury. Ja dziękuję przede wszystkim Państwu, że mogę reprezentować druhów ochotników w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej w Parlamentarnym Zespole do Spraw Druhów Ochotników. Każdą inicjatywę wspieram i będę wspierał. Naszemu rządowi zależy na tym, aby bezpieczeństwo każdego z nas było zapewnione. Inwestujemy w Państwową Straż Pożarną, inwestujemy w Ochotniczą Straż Pożarną. Naszym celem jest dbać o straże. Jestem przekonany, że nie ma silnej Państwowej Straży Pożarnej bez wsparcia Ochotniczej Straży Pożarnej. Szanowni druhni i druhowie, oficerowie, każdemu z Was należą się wyrazy uznania i szacunku. Dziękuję za te piękne słowa wygłoszone w komilii księdzu i dziewczynie. Każdy z Państwa jest dziś strażakiem. Może bronić i nieść pomoc każdemu z nas, ale również bronić naszej ojczyzny. I w tym miejscu, w miejscu Matki Boskiej Zwycięskiej, życzę i jestem przekonany, że Państwa obecność każdego z Was jest zwycięstwem. Jesteśmy reprezentantami ponad 3,5 tysiąca druhów ochotników. My tu dzisiaj jesteśmy wszyscy zwycięzcami, bo służymy jednej ojczyźnie, bo Polska jest jedna. Wszystkiego najlepszego. Druh Robert Robiłowski, prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP w Kole. Druhnom i druhom jednostek OSP z terenu powiatu polskiego składamy najserdeczniejsze podziękowania za trud,
poświęcenie i ofiarność w ratowaniu życia, zdrowia i mienia ludzkiego oraz pełną oddania i bezinteresowną pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Niech wasza praca, trudna i niebezpieczna, zawsze stanowi źródło osobistej satysfakcji oraz uznania w oczach społeczeństwa. Życzymy wam dobrego zdrowia, wytrwałości w pełnieniu służby oraz zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Z wyrazami szacunku przewodniczący Rady Powiatu Marek Świątek, wicestarosta Kolski Sylwester Chęcińsk. Szanowni państwo, pozwolę sobie jeszcze na krótką refleksję do pięknego kazania księdza Jiriego Piaseckiego w druhu prezesie, w druhu komendancie. Dopóki druhowie, druhny i druhowie mają sztandary, dopóki mają mundury, dopóki mają wartości i Boga w sercu, są kimś. Dziękuję. Komendancie samorządowej, szczebla powiatowego i gminnego, panowie komendanci, szanowne druhny i druhowie oraz funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, szanowni zaproszeni goście, szanowni zebrani, a komu trzeba będzie iść do nieba, to tym, co bronią ojczyzny, wątpić nie trzeba. Słowa Jana Kochanowskiego tak wiernie oddają sens służenia ojczyźnie, sens służenia drugiemu człowiekowi. Obchodzimy dzisiaj uroczyście powiatowy i gminny Dzień Strażaka wspólnie ze strażakami Państwowej Straży Pożarnej. Wspólnie też uczestniczymy w niesieniu pomocy potrzebującym. Działania te to nie tylko gaszenie pożarów, to także ratownictwo, to także wkład w rozwój lokalnych społeczeństw, to udział w uroczystościach państwowych, samorządowych, kościelnych. To także wkład w kształcenie i wychowanie młodzieży. Takie będą następne Rzeczpospolite, jak i ich młodzieży chowanie. Możemy być dumni, że nasze działania są wysoko oceniane przez społeczeństwo. Dzisiejsza wspólna uroczystość została zorganizowana w Brdowie. Miejscowa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Gratuluję strażakom OSP Brdów tego sukcesu. Zorganizowanie dzisiejszej uroczystości w tym miejscu było możliwe dzięki zaangażowaniu ojca przeora klasztoru Pauliny w Brdowie, prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Kole, drucha Roberta Kropikowskiego, komendanta Państwowej Straży Pożarnej brygadiera Krzysztofa Żurawika wraz ze strażakami Państwowej Straży Pożarnej, prezesa OSP Brdów, drucha Wojciecha Kołodziejskiego wraz ze strażakami miejscowej jednostki, drucha Roberta Jogiela oraz wielu innych osób. Słowa podziękowania kieruję do wójta gminy Babiak, pana Wojciecha Wojnowskiego, za wsparcie finansowe, bez którego trudno byłoby udźwignąć organizację tej uroczystości. Brawo! Dziękuję pocztom sztandarowym i delegacjom za przybycie na dzisiejszą uroczystość. W imieniu Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz w imieniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, a także własnym, składam życzenia wszelkiej pomyślności wszystkim strażakom. Niech święty Florian, nasz patron, ma was i wasze rodziny w swojej opiece. Dziękuję.